Krzywa Lafera, nakreślona przez amerykańskiego profesora ekonomii Artura Lafera, według której dochody podatkowe wraz ze wzrostem obciążeń podatkowych rosną wskutek rosnącej produkcji, handlu, słowem gospodarki, ale tylko do pewnego momentu, od którego, od pewnego poziomu obciążeń podatkowych, wpływy maleją. Bo gospodarka do opodatkowania kurczy się. Podatnicy kształtują krzywą lafera przez unikanie opodatkowania, przejście do szarej strefy, częściowe działanie w szarej strefie, zmianę rezydencji podatkowej, legalną czy nielegalną, łagodną czy agresywną optymalizację podatkową, rezygnację z prowadzenia działalności, wreszcie zmianę preferencji wyborczych. Ten punkt przełamania krzywej to punkt optimum, opodatk optimum opodatkowania, który obrazuje konsensus. Taki poziom dóbr publicznych który odpowiada wyborcom. Podatnicy zgadzają się na dane obciążenie podatkowe i wynikającą z tego wielkość sektora publicznego dóbr publicznych. W punkcie B podatnicy chcą produkcji większej ilości publicznych dóbr i usług i wobec tego chcą, co istotne, bez redukcji ich produktywności płacić Wyższe stawki podatków. Tak może być taka sytuacja, odczucie społeczne, że potrzebujemy więcej dóbr publicznych kosztem wyższych podatków. Odwrotnie, w punkcie A i C, elektorat podatnicy życzą sobie więcej prywatnych dóbr i usług, i w związku z tym życzą sobie płacić mniejsze podatki. Niekoniecznie mają za dużo dóbr publicznych. Zresztą, jak wynika z krzywej, zmniejszenie obciążeń po tej stronie, po tej stronie krzywej. Zwiększy wpływy i produkcję, czyli także ilość dóbr publicznych. W Polsce, wskutek wysokości podatków i ich skomplikowania, przekroczyliśmy punkt E, jeżeli nie ma zgody społecznej na podwyższanie podatków. Podwyższane jednak powodują, że biegniemy w dół po krzywej lafera, spadają wpływy, produkcja. Tymczasem potrzebujemy też większej liczby dóbr publicznych, czyli zmniejszenie opodatkowania może przynieść większe wpływy bo większą produkcję, zatem i więcej dóbr i prywatnych i publicznych. Niewielka różnica w obciążeniu podatkowym krańcowym może albo powodować zamknięcie branży, lub odwrotnie, zwiększyć produkcję i wpływy.